Dzień dobry, witaj na kanale Wiejskie Inspiracje. Z tyłu mamy przepiękny, kwitnący bez. I mogłoby to sugerować, że to będzie film o bzie, o roślinach i tak dalej. Nic bardziej mylnego, gdyż dzisiaj jestem na wrak rejsie, na wyścigach samochodów w stylu totalnego wraka. Zobaczcie. Powoli się zbierają ludzie, a ten samochód Toyota startuje w barwach jednego z moich blogów, obsługaimprez.pl. Zapraszam na niego. Kto ma coś wspólnego z obsługą imprez, albo obsługuje imprezy, albo chodzi na imprezy. To jest blog dla wszystkich. I ta Toyotka startuje w barwach właśnie obsługi imprez i zobaczymy, jakie dzisiaj będą wyniki. Słuchajcie, co tu się dzieje? Kurde. Proszę bardzo, zobaczcie. Kupa ludzi już się zbiera, a ja pokażę wam, jak wygląda tor. Także ludzie ze wsi też mogą mieć swoje pasje i na przykład takie. Tu mamy tor. Przewężenie na tym torze. Proszę bardzo, w tej chwili jest odprawa zawodników. Za chwilę pokażę wam, co jeszcze ciekawego będzie się działo, jak już się będzie działo. W dzisiejszym wrakrejsie startuje Kamil Wiktorowski, który jedzie z numerem 37 w barwach obsługi imprez. Aktualnie trwa fachowa wymiana koła profesjonalnymi urządzeniami. Proszę bardzo, to widać, szybka robota na torze. To jest taki pit stop, proszę państwa. To się po prostu dzieje na żywo. To nie ma tutaj żadnej ściemy, to po prostu jest live. Proszę, to jest tempo, to jest, proszę państwa, żaden pit stop formuły nie jest w stanie zrobić tego w takim tempie. To tylko profesjonalny, wykwalifikowany zawodowiec może osiągnąć takie wyniki. Będzie jeździć.
jadę właśnie z Kamilem terenowym autem. Będziemy ściągać wraka, który... Co się Kamil stało? Prawdopodobnie silnik się zatarł. Zatarł się silnik, to była jazda, kurczę. Teraz trzeba go ściągnąć. Życia ciąg dalszy, Kamil montuje wraka do terenowego auta również z obsługi imprez. A ja wsiadam za sterami wraka i będę, kochani, prowadził. Dobra, kochani. Jedziemy! Szkoda tylko, że jadę na holu! Ale zawsze lepsze na holu niż wcale! Taka jazda! No niestety, nie udało się Kamilowi, zatarł się silnik. Zobaczymy, czy w ogóle uda się go odzyskać, ale najważniejsze, że była zabawa, była frajda, Kamil jechał. Także pozdrawiam wszystkich z wiejskich inspiracji, którzy lubią motoryzację i dzisiaj szaleją tak jak ja. Woo! Walczy do ostatniej kropli krwi. Za chwilę będzie zgłoszenia do drugiego wyścigu i wszystko zależy od tego, czy Kamil odpali dzisiaj samochód, czy nie. Zdechła mu cewka jakaś moczowa czy coś, nie wiem o co chodzi, kurde, nie znam się, może jakieś płuco nie nadaje się, trzeba wymienić, nie wiem, ważne, że Kamil walczy do ostatniej kropli krwi i może jeszcze pojedzie, kto wie, jak to mówią u nas na wsi, może jeszcze pojadzie, panie. To zresztą nie koniec, bo proszę bardzo. Przez pół wyścigu Kamil jechał zupełnie bez powietrza w tylnej oponie i dał radę. To znaczy, z tym dał radę, to może przesadziłem. Znaczy, Kamil dał radę, samochód nie dał rady. Kamil. Wszyscy widzowie ci kibicują. Napraw auto i startujemy w drugiej rundzie. No. Trwa reanimacja, nie mamy respiratora, ale Kamil orze jak może. To jest niezła muza. No ale póki co jeszcze, co? Mam trysnąć? Dobra, tryskam. Czyli co? Już teraz musimy się poddać? Nie, musimy chwilę poczekać. Dobrze, do ostatniej kropli oleju i benzyny i płynu do spryskiwaczy. No normalnie, prawie żyje nam pacjent, prawie żyje. Robimy mu sztuczne oddychanie, ale... Jeszcze dycha na stole, jeszcze dycha na stole. Taka zabawa, moi drodzy, taka zabawa. Dla tych, którzy są zainteresowani, ile kosztowało auto, które Kamil kupił, żeby zrobić takiego wraka, mogę Kamil powiedzieć? 500 zł. 500 zł kosztowało, no i reszta to kupę czasu, żeby zrobić z niego coś fajnego. Kupę czasu, zaangażowania i tyle. Chyba pacjent zdechł jednak. Znaczy zdech akumulator, pacjent jeszcze żyje. To co, Kamil, do następnego wyścigu, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze się nie poddajemy, jeszcze nie. A ewentualnie następny wyścig, gdzie można cię obejrzeć, to gdzie? Taki stuprocentowy, to we wrześniu w Mysiadle. Dobra. Po Piaseczno. A czyli czy coś będzie w międzyczasie? Zobaczymy. Będziemy informować na twoim fanpage'u, tak? Oczywiście. Dobra, link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. To pozdrawiamy wszystkich widzów wiejskich inspiracji. Życzymy wszystkiego dobrego na weekend. I tyle, bawcie się dobrze.
Dobra, ostatni raz. Ostatni raz. No to już ewidentnie akumulator. Jadą mi się, tra la 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 la. Z tego już nic nie zostało. Niesamowite! To specjalista, to specjalista! Proszę, co fachowiec, co fachowiec! Czyli raczej już nie pojedziemy. Jeśli no. Mamy go zarżeć do końca, to pojedziemy. A jeśli zostawimy go jeszcze na następny wyścig? To nie na następny wyścig go zarżniemy, to się nie opłaca. Lepiej już kupić drugi. Dokładnie taka sama Honda, jaką ja jeżdżę, proszę bardzo. Jest wyścig, jest zabawa. O, zobaczcie, co tu się dzieje, pospychali się. Niesamowite, o proszę, proszę. To na Wrakrejsie jest absolutnie normalne. Pomijamy, wyjedzie czy nie wyjedzie, wyjedzie. Chyba nie w tą stronę próbuję. A tutaj proszę, o! Tutaj proszę. Cały czas to się dzieje, ja nie mogę kochać. Trzeba będzie pchać, trzeba będzie pchać. Słuchajcie, fajny, fajny. Powiem wam, że planowałem dzisiaj robić co innego, a pół dnia spędziłem właśnie tutaj i nie żałuję! Fajny jest. Jedzie najszybszy zawodnik, ten to przypiernicza? Proszę. Jedzie rekin. O, silnie wyrobił rekin. Rekin pojechał i jedzie ta sama Honda, którą ja jeżdżę. Słuchajcie, jakbym tak moją Hondę przerobił, no paskudnie by to chyba wyglądało, nie? Wolę jednak swoją. A to nie wiem, Seicento, Cinquecento? Seicento chyba. I urwany drzewa. Takie historie. Co tu się wszystko? Lusterka się porywały. Co tu się dzieje? Który kogo przepnie? To jest Wrakrej. To jest Wrakrej. Proszę. Widzieliście to? Niesamowite. Mam nadzieję, kochani, że dostarczyłem wam dzisiaj trochę frajdy, trochę atrakcji dzięki takiemu niezwykłemu wydarzeniu. Komu się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć!